Przedwczoraj i przedprzedwczoraj otrzymywałem dwie wiadomości od świeckich osób, jednego pana, jednej pani, informujące mnie, że w dniach 14 do wczoraj, do 16, był biskup z Meksyku o stanowisku sedewakantystycznym, nie powiem nazwiska tego biskupa, odprawiał przedwczoraj i wczoraj bodaj też o 8 w Warszawie mszę świętą. Wskazano mi adres, telefon osoby, które do mnie pisały. Jeden pan, jedna pani pisały z takim zamiarem i życzeniem też, żeby przez tego biskupa w jakiś sposób, żebym uzyskał, daj Boże, tak, z takim życzeniem święcenia kapłańskie subkondycjone. Odpisałem dziękując tym osobom za informację. I drugie ogłoszenie wczoraj. Otworzyłem nowy materiał pana Piotra Mrodka, skuszony wizerunkiem Drogi Krzyżowej, na którą dopiero co patrzyłem w bliznę, którymi to stacjami przemierzaliśmy, wracając z pielgrzymki w niedzielę, będąc bliznem, potem się kilka dni po Bieszczadach, spacerując, chodząc po górach w czwartek wieczorem, tam o późnym wieczorem odprawiałem wraz z panem i drugim panem Drogę Krzyżową i komentowałem te bluźniercze napisy na tej drodze krzyżowej, z dołu idące spod plebanii, spod kościoła starego do góry pod kościół, kapliczkę świętego, sanktuarium świętego Michała Archanioła. Przy kilku stacjach komentowałem te bluźniercze napisy. Pan Tomasz Mrotek, Piotr Miotek, nie Tomasz, tak, dziękuję. Piotr Mrotek mówi, że udał się w ostatnich dniach tam do bliznego, poinformowany o jakimś tam zdarzeniu, że ktoś niektóre z tych napisów na drodze krzyżowej pozamalowywał. Nie widzieliście tego. No to dzisiaj można ten materiał sobie tam zobaczyć. Pan Piotr Mrotek się cieszy z tego, że to taki znak, że jakiś opór w sercach katolików rodzi. No nas by, jako katolików, powinno cieszyć, że nikt takich napisów na drodze krzyżowej nie uczyni. Że no nie uczyni dlaczego? Bo ten, który zamawia drogę krzyżową, proboszcz na to nie pozwoli. Gdyby artysta był jakiś, dajmy na to taki, no po prostu jakiś mason, jakiś pod ukryciem artysty, jakiś lewak, który pieniądze weźmie od każdego, a potem jak to nasz z rodziny artysta, rzeźbiarz i co tam jeszcze Jurek mówi, że swoją pieczątkę przyłoży, jak tam bywało w historii, że proboszcz na to nie pozwoli, że jakby proboszcz pozwolił, to ludzie na to popatrzą i powiedzą, co ty proboszcz nasz wielebny za drogę krzyżową fundujesz. No a na koniec jeszcze, jakby już jedno i drugie zawiodło, to jak biskup przyjedzie i zobaczy obrzydłe napisy, to powie, ja tego nie poświęcę, tu się nic takiego nie dzieje. Więc no, cieszyć się, że rodzi się w katolikach jakiś opór. Bogu dzięki, z tym, że trzeba pamiętać, że właśnie w takiej sytuacji i proboszcz, i inni ludzie prawdopodobnie wniosą skargę o dewastację tych dróg krzyżowych. Gdyby tego człowieka złapano, to będzie jakimś tam sankcjom prawnym podlegał, więc ja się cieszę, że nie sięgając po ten środek zamalowywania, jednocześnie stając przy jednej, drugiej, trzeciej stacji, komentowałem to bluźnierstwo tak na żywo. Nie wiem, czy to jest w internecie, czy
Jeszcze nie ma. No to nie ma. To tym bardziej mogę powiedzieć, że nie miałem z tym czynem nic wspólnego, bo nawet sobie tak wczoraj, jak posłuchałem tego materiału, to sobie pomyślałem, że może to, co mówiłem, jakąś duszę sprowokowała, że poszła tam z jakimś sprayem czy czymś i pozamalowywała. Pan mówi, że jeszcze nie. No to może się kiedyś ukaże. Widocznie jest, że Duch Święty działa na podobny sposób, wzburzeniem i sprzeciwem w wielu sercach w kapłana i skłania go do słowa, a ktoś nie kapłanem, no to robi to, co w jego mocy. Za sprzeciw katolików wobec bluźniarstwa, wobec podpisów pod stacją Drogi Krzyżowej, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Jeżeli ten sprzeciw płynie z umiłowania Chrystusa, z umiłowania serca Pana Jezusa, z czystego serca, Bogu niech będą dzięki. Amen.